Rozpoczynamy więc dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam serdecznie na uroczystości w biciu pierwszej łopaty, yy, która oznacza rozpoczęcie prac w ramach budowy nowego mostu na Krznie z układem drogowym oraz dwoma skrzyżowaniami typu Rondo. Ja witam serdecznie Pana Prezydenta Michała Litwiniuka. Zastępcy Prezydenta Pana Macieja Buczyńskiego. Jest z nami również Naczelnik Gabinetu Prezydenta, a jednocześnie Przewodniczący Stowarzyszenia Budujemy Most Pan Wojciech Sosnowski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia witamy serdecznie. Witam Panią Naczelnik Wydziału Druku Urzędu Miasta Panią Renatę Tychmanowicz wraz z jej zespołem. Podobnie Pana Jacka Malaniuka Naczelnika Wydziału Inwestycji i jego zespół. Witam serdecznie Państwa Radnych z Przewodniczącym Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Robertem Woźniakiem na czele. Witam przedstawicieli naszego wykonawcy firmy Nowak Mosty, pana prezesa Adama Adamczyka. Dzień dobry, kierownika budowy pana Tomasza Obłozę oraz koordynatora rob robót pana Pawła Kociubę. Witamy serdecznie. Jest z nami także inżynier Waldemar Jakubaszek z zespołem, który będzie prowadził, już prowadzi nadzór tej inwestycji. Witam także panią Beatę Jasińską, panią prezes Miejskiej Spółki Wodkan wraz z zespołem. I nie zwlekając przekazuję głos panu prezydentowi. Dziękuję bardzo pani rzecznik. Spełniane marzenia. To proces, który towarzyszy nam w tej kadencji władz miasta Białej Podlaskiej. Spełniane marzenia dzięki determinacji, mądremu uporowi, zdrowej konsekwencji i wspaniałej współpracy szerokich środowisk, samorządu naszego miasta i mieszkańców. Dzisiaj uroczyście wbijając symbolicznie łopatę, przekazujemy plac budowy. Wyłonionemu w przeprowadzonym przez nas przetargu wykonawcy firmie Nowak Mosty, których, której przedstawicieli bardzo serdecznie witam. Firmie, która złożyła najlepszą ze spełniających wymogi formalne ofert i na jej podstawie przystąpiliśmy do zawarcia umowy opiewającej na kwotę 44,5 miliona złotych. Bardzo dziękuję za złożenie korzystnej oferty, bardzo konkurencyjnej. I niższej niż przewidywany przez nas kosztorys inwestorski. To istotna oszczędność w budżecie naszego miasta. W budżecie, w którym zabezpieczyliśmy środki potrzebne na realizację tej inwestycji, na którą skutecznie pozyskaliśmy wsparcie z rządowego funduszu rozwoju dróg w wysokości ponad 29 milionów złotych, a precyzyjniej 60% finalnych kosztów inwestycji, bo te mogą ulec. Proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do wysokości przyznanej dotacji, ze względu na to, że w gospodarskim procesie uzyskaliśmy bardzo korzystną, niższą niż kosztorys inwestorski ofertę, na podstawie której zawarliśmy umowę na wykonanie tej inwestycji. A ta inwestycja to tak naprawdę cztery bardzo duże przedsięwzięcia, bo przecież, po pierwsze, most, most piąty w Białej Podlaskiej, który jak sama nazwa wskazuje łączy łączy mieszkańców łączy połowy miasta ale łączy nas wszystkich w tej idei pragnienia zrównoważonego rozwoju miasta to największa z dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę drogową w naszym mieście z tego względu historyczna historyczna także dlatego że jest to już piąty most biały podlaski Oczekiwany od kilkudziesięciu lat, gdy już w końcówce lat 70. ówczesne władze miasta przygotowały założenia planistyczne pod budowę tej przeprawy, i wówczas już zabezpieczono tereny pod jej budowę. Inwestycji historycznej także dla mnie osobiście, bo przypomnę, że jako pierwszy w tej naszej nowej historii XXI wieku samorządu Białej Podlaskiej już Wczesną jesienią 2018 roku przedstawiłem jako kandydat na prezydenta miasta to swoje najbardziej doniosłe i poważne, jeśli chodzi o zakres przedsięwzięcia, zobowiązanie, moją obietnicę wyborczą. Nie wymyślałem Ameryki, nie odkrywałem prochu. Bazowałem na wskazywanych przez mieszkańców potrzebach, na doświadczeniach naszego samorządu, na... Rodzącej się i intensyfikującej z dnia na dzień potrzebie unowocześnienia układu komunikacyjnego miasta, gdy w tym potężnym e, zachodnim kwartale miasta e, i potrzebie komunikacji jego południowej i północnej części, mogliśmy nasze miasto komunikacyjnie ruchem kołowym obsługiwać tylko przez jedyny w tej części miasta most na ulicy Łomaskiej. Pamiętamy, że nie dla wszystkich była to potrzeba oczywista. Niektórzy ją wykpiwali, ci sami, którzy dziś na potrzeby toczącej się kampanii wyborczej chcą się jawić jako jej autorzy i dobroczyńcy. Do tego jeszcze dzisiaj w swoim wystąpieniu wrócę. Obok mostu, który będzie się. Rozpierał na trzech przęsłach i będzie najdłuższym mostem w Białej Podlaskiej. To długość 80 metrów. To także budowa ponad kilometra drogi pomiędzy ulicami warszawską i artyleryjską, a daleką i koncertową. To także w końcu dwa duże, nowoczesne turbinowe ronda na skrzyżowaniach warszawskiej i artyleryjskiej oraz dalekiej i koncertowej z osią przeprawy mostowej. To także chodniki po obu stronach tej przeprawy i tej ulicy oraz droga rowerowa po jej stronie wschodniej łącząca się z istniejącymi drogami rowerowymi u zbiegu ulic warszawskiej i artyleryjskiej oraz dalekiej i koncertowej. To także kanał technologiczny, to także system odwodnienia oraz nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia. Duża, złożona i skomplikowana inwestycja, którą zrealizujemy za bardzo atrakcyjną cenę. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom, bez których nie moglibyśmy rozpocząć tego historycznego przedsięwzięcia. Te słowa osobistej wdzięczności kieruję do mojego jedynego zastępcy prezydenta, pana Macieja Buczyńskiego, który na co dzień. Wspierając mnie w kierowaniu e, i zarządzaniu naszym samorządem, pełni bezpośredni nadzór nad procesami inwestycyjnymi. Tylko Maciek i nasi współpracownicy wiedzą, ile siwych włosów przybywa, gdy mozolnie pokonujemy piętrzące się trudności, by móc cieszyć się chwilami takimi jak ta dzisiejsza. To przedstawieni i przywitani e, naczelnicy Wydziału. Drug pani Renata Tychmanowicz wraz ze współpracownikami i Wydział Inwestycji, pan Jacek Melaniuk ze współpracownikami to Wydział Rozwoju, pan Michał Romanowski, naczelnik i jego współpracownicy, którzy skutecznie i bardzo profesjonalnie skupiają tę pracę przygotowań technicznych ubierają je w świetnie napisane wnioski i projekty na które później uzyskujemy dzięki ich wysokiej ocenie dofinansowanie. Wreszcie my wszyscy, mieszkańcy miasta, a ja pierwszy jako prezydent, jesteśmy dłużnikami samych mieszkańców, którzy postanowili oddolnie wesprzeć nasz miejski samorząd w staraniach o pozyskanie dotacji. Przypomnę, że dwa razy do konkursów o wsparcie środkami budżetu państwa zgłaszaliśmy projekt budowy tej przeprawy, i nie otrzymaliśmy wówczas tego wsparcia. Oddolnie zorganizowani mieszkańcy miasta, którzy powołali do życia Stowarzyszenie Budowy Mostu, Stowarzyszenie Budujemy Most, jest z nami jego przewodniczący, pan naczelnik gabinetu prezydenta Wojciech Sosnowski. Oni zebrali, Ponad 3000 podpisów pod petycją, jaką skierowaliśmy jako mieszkańcy Białej Podlaskiej do prezesa Rady Ministrów, e, premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. I to był finalny, przesądzający argument, dzięki któremu w tym trzecim podejściu wreszcie to dofinansowanie uzyskaliśmy. Ten głos determinacji, konsekwencji i mądrego uporu mieszkańców Białej Podlaskiej został dostrzeżony. Ta inwestycja i jej dofinansowanie to także pokłosie dynamicznego rozwoju miasta, zwłaszcza tego wynikającego ze stworzenia przez nas jako miejski samorząd warunków do powstania i dynamicznego rozwoju wielkiego garnizonu wojska. To także poprzez fakt, Powstania i rozwoju garnizonu wojska dokonaliśmy optym optymalizacji projektu budowy tej przeprawy mostowej, by między innymi dostosować ją do zwiększonych wymagań związanych z obecnością wojska w Białej Podlaskiej. I za ten proces optymalizacji oraz nadzoru nad inwestycją bardzo dziękuję biuru projektowemu pan, pana Waldemara Jakubaszka. Bardzo dziękując wszystkim Państwu, chcę jeszcze raz podkreślić, że to historyczne wydarzenie, że na przekór tylu trudnościom, na przekór przecież tak licznym płynącym ze strony niektórych prominentów, e, nierzeczliwym słowom, na przekór e, tej tak utrudniającej nam pracę, nieprzychylnej postawie, egzotycznej, nieformalnej koalicji w Radzie Miasta, Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej, która dwa lata temu, przypomnę to Państwu, zdjęła milion złotych zabezpieczony przeze mnie w projekcie uchwały budżetowej na przygotowanie projektu i rozpoczęcie budowy mostu, bo wolała e, za te pieniądze wybudować toalety i e, zakupić e, urządzenia do Koszenia trawy na boiskach. Jak dzisiaj absurdalnie brzmią te, wydaje się, dziś tak niedorzeczne pomysły i działania. Te wszystkie kłody rzucane nam pod nogi nie zmieniły stopnia naszej determinacji. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Jestem dłużnikiem moich świetnych, merytorycznych, bardzo kompetentnych i pracowitych współpracowników oraz zdeterminowanych i konsekwentnych mieszkańców Białej Podlaskiej. Za Niewiele ponad rok chcemy cieszyć się nową inwestycją. To także bardzo dynamiczne i szybkie tempo jej wykonania, które koresponduje z tą śmiałością dokonywanych przez nas przedsięwzięć. Pan prezes, Dzień dobry Państwu. Już od podpisania umowy chciałbym podziękować za bardzo dobrą współpracę między wykonawcą a urzędem i tutaj. Działem dróg przez te dwa tygodnie od podpisania umowy wiele wiele dokumentów formalnych zostały przygotowane i złożone, które uzyskały akceptację i myślę, że od przyszłego tygodnia już będziemy prężnie działać tutaj na placu budowy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzisiaj wspaniały moment. Tak jak powiedział pan prezydent, historyczna chwila. Chciałbym wrócić do historii. Kiedy pięć lat temu pan prezydent w swojej kampanii obiecywał mieszkańcom miasta most, to przeciwna strona radni czy kandydaci z koalicji kandydaci zjednoczonej prawicy wykpiwali pomysł budowy mostu. Podnosząc, że pochłonie ona kwotę przekraczającą 150 milionów złotych, wykpiwali samą ideę, nawet drwiąc, że budowa tak istotnej przeprawy mostowej posłuży partykularnym czy prywatnym interesom pana prezydenta, żeby odwiedzał swoją rodzinę. To jest absurd. Tym absurdem karmili nas bardzo długo. Później okazało się, że dzięki naszej konsekwencji, dwukrotnemu aplikowaniu, które poseł Stefaniuk w Sejmie głosował przeciwko, Przypomnę Państwu, że to świętej pamięci poseł Riad Hajdar dwukrotnie wnosił poprawkę do budżetu państwa, żeby umieścić adekwatną kwotę na, przeznaczoną na budowę tego miasta. Wówczas pan poseł Stefaniuk głosował przeciwko tej poprawce. Nasza determinacja, nasz upór spotkały się z materializacją dzięki temu, że powstało stowarzyszenie Budujemy most. Stowarzyszenie zebrało ponad Tysiące podpisów, i y, skierowało list do kancelarii premiera, kancelarii prezesa Rady Ministrów y, z prośbą o Znalezienie funduszy. Dzięki temu, ty, 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 tym okolicznościom, trzeci złożony przez nas wniosek y, uzyskał akceptację. I co się wówczas działo? Ci, którzy byli największymi oponentami, y, w, 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 którzy drwili z tego pomysłu, chyba możemy się domyślać, dlaczego, bo y, decyzja o Budowie wiaduktu, budowie tunelu pod linią kolejową E20, polegającą na wykrzywieniu tego tunelu, dzisiaj obnaża tak naprawdę ich krótkowzroczność. Tak jak wspomniał pan prezydent, 40 lat w planach zagospodarowania przestrzennego przedłużenie ulicy dalekiej oraz artyleryjskiej było przewidziane do budowy nowej przeprawy mostowej, do skomunikowania tych dwóch obszarów miasta. I żeby ukryć tą e, złą decyzję krótkowzroczną, rzucali wszelkie kłody, żeby miasto nie uzyskało tego dofinansowania, żeby nie zrealizować tej ważnej dla mieszkańców, ale nie tylko, dla wszystkich przejeżdżających przez miasto inwestycji. E, jak się okazało, nasz upór i Determinacja zostały zmaterializowane. Co istotne, cieszymy się z tego, że udało się dokonać optymalizacji, dzięki której 44,5 miliona. Oferta wykonawcy. To jest jedna trzecia kwoty wyimaginowanej, którą nasi przeciwnicy polityczni podnosili jako niemożliwą do realizacji. Sukces ma wielu ojców. I co się dzieje? Jak otrzymujemy dofinansowanie, wówczas ci najwięksi oponenci, ci, którzy rzucali kłody, bo można odnieść wrażenie, że reprezentują politykę, że im gorzej, tym, tym lepiej dla nich, dla ich partykularnych interesów politycznych. Ci oponenci dzisiaj przypinają sobie pierś do orderu, wierząc w to, że mieszkańcy miasta mają krótką pamięć i nie pamiętają, dzięki komu, dzięki czyjej determinacji ta budowa mo może dzisiaj doczekać się rozpoczęcia. Dzięki. Temu uporowi realizujemy to wszystko. Dzisiaj oni e, mają odwagę i czelność przypinać sobie pierś do orderu mówiąc, że to ich zasługa. E, tylko dlatego, żeby po prostu na zasadzie odwrócania kota ogonem e, m, 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 rzeczywistość e, zupełnie e, fałszować. Budowa mostu. Niech most, który tutaj ma powstać, łączy nas wszystkich w Białej Podlaskiej, ale nie tylko, bo mosty mają łączyć, a nie dzielić. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Buczyńskiemu za przypomnienie tego istotnego faktu. Rzeczywiście od lat 70. i 80. było wiadome, że Biała Podlaska chce mieć i potrzebuje tej przeprawy mostowej. I wiedział to również dzisiejszy poseł, ówczesny prezydent miasta pan Dariusz Stefaniuk, który w sposób niezrozumiały i nielogiczny przesądził o tym, że tunel pod wiaduktem w ulicy Witorowskiej w kierunku Lubelskiej będzie skierowany właśnie w ulicę Witorowską, a nie tak jak wcześniej zaplanowano w ulicę Daleką. A potem na przedłużeniu, gdy w przyszłości powstanie przeprawa mostowa, płynnie prowadząc ruch na północną stronę rzeki. I być może ta świadomość tej niezasadności i krzywdzącego charakteru decyzji podjętej przez ówczesnego prezydenta Stefaniuka powodowała, że tak bardzo bał się tej naszej propozycji potrzeby budowy mostu. Czy mogę poprosić o tablicę? To jest tablica, którą prezydent Stefaniuk zostawił mi w spadku. Zapomniał ją zabrać ze swojego gabinetu. Gdy podczas debaty wyborczej w 2018 roku, w trakcie kampanii wyborczej w wyborach na prezydenta miasta, spotkaliśmy się w studiu telewizji w Lublinie, próbował wykpić przedstawianą przeze mnie ideę budowy mostu, gdy wówczas, tych pięć lat temu, Ostrożnie zakładając nawet większy jak na ówczesne koszty budowy takich inwestycji, gabaryt finansowy wskazywałem, że jest to wyzwanie e, około 40 milionów złotych. On wówczas dumnie przedstawił przygotowaną przez siebie tablicę, żeby przestraszyć mieszkańców miasta, że to będzie 150 milionów złotych. Chyba tak bardzo bał się obnażenia tej dramaturgii jego fatalnej decyzji, by wyprowadzić wiadukt pod torami w ulicę Witorowską, zamiast w ulicę daleką, gdzie płynnie przechodziłby potem w most. Minęło 5 lat. Koszty inwestycji tak podrożały. A my, co już państwo usłyszeliśmy, zrealizujemy ją za kwotę 44,5 miliona złotych. Można zapytać, to tak? Gospodarował wówczas publicznymi środkami? Kto miałby zarobić na takiej inwestycji 150 milionów złotych? Dziękuję bardzo. I pozwólcie, drodzy Państwo, że nawiążę jeszcze do tej najważniejszej, wspomnianej przez nas postaci świętej pamięci naszego kochanego doktora Hajdara, dla wielu z nas osobiście przyjaciela posła Ziemi Bialskiej. Pan prezydent Maciej Buczyński przypomniał, że pan doktor Hajdar jako poseł ziemi białskiej dwukrotnie zgłosił jako poprawkę do projektu budżetu państwa środki na zabezpieczenie budowy tego mostu, a także i obwodnicy wschodniej. To właśnie pan poseł Stefaniuk dwukrotnie wówczas głosował przeciwko. A dzisiaj wspólnie z panem senatorem Biereckim na potrzeby kampanii wyborczej przedstawiają się mieszkańcom miasta jako... Jej dobroczyńcy, mieszkańcy miasta, nie zasługują na to, żeby ich oszukiwać. Ja dzisiaj z pokorą, stojąc przed mieszkańcami Białej Podlaskiej, przedkładam kolejny dowód realizacji moich obietnic wyborczych, w tym tej największej ze złożonych budowy nowej przeprawy mostowej. Przypomnijcie sobie Państwo, którą z tych największych obietnic wyborczych zrealizowali ci, o których przed chwilą mówiłem. Przed wyborami obiecywali mieszkańcom Białej Podlaskiej przywrócenie PKS-u, budowę zamku, radziwiłów w parku. Innym razem przypominali recykling samolotów na Białskim lotnisku, czy wreszcie przed ostatnimi wyborami do samorządu miejskiego fabrykę dżemów i holding spożywczy na naszym lotnisku. Takie mieli plany potem, gdy jako zaangażowani samorządowcy. Ja, jako prezydent z moimi współpracownikami, tuż po rozpoczęciu kadencji zrobiliśmy wszystko, żeby stworzyć warunki powrotu wojska na to lotnisko do Białej Podlaskiej. Sobie przypisywali te zasługi, licząc na to, że pamięć mieszkańców będzie krótka, że nie będą pamiętali, że próbowali zyskać przychylność i głosy mieszkańców opowiadaniem niestworzonych historii, snuciem obietnic wyborczych, których nigdy nie spełnili. My dziś mieszkańcom Białej Podlaskiej rozpoczynamy budowę mostu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kiedy w wakacje 2018 roku siedziałem z Panem Prezydentem Michałem Litwiukiem i ustalaliśmy program wyborczy, z którym pójdziemy wspólnie z nimi, z radnymi do miasta do, do, z miasta do wyborów, rzecz oczywistą nam się wydawało, że ten most musi powstać. No, od lat 70., ja w zasadzie urodziłem się w 88 roku i od urodzenia słyszałem, że to kiedyś jakiś most będzie. No, na rzeczy, niemoż rzeczy niemożliwe można załatwiać od ręki, a na cuda trzeba poczekać. No W końcu się doczekaliśmy. E, także z ogromną satysfakcją e, stoję tutaj przed Państwem i z, ogromną, z ogromnym podziękowaniem. E, w momencie, kiedy pierwszy raz poseł Dariusz Stefaniu głosował przeciwko poprawce Riada Hajdara, i później, kiedy na Radzie Miasta e, nieformalna koalicja radnych Prawa i Sprawiedliwości i Białej Samorządowej zdjęła pieniądze z, przez, przeznaczone na rozpoczęcie budowy mostu, poczuliśmy się naprawdę strasznie zażenowani i pogniewani. Z tego gniewu urodziło się coś naprawdę bardzo konstruktywnego. W, w tym momencie mnóstwo ludzi zaczęło do mnie dzwonić, prosić, że no, nie możemy tak tego zostawić. Tak naprawdę jedna osoba niewiele może, ale tysiące czy miliony już mogą zdziałać wszystko, i tak było podobnie przy okazji naszego stowarzyszenia. Podjęliśmy odważną, dosyć spontaniczną i, i szybką akcję dotyczącą zbierania petycji, zbierania podpisów pod petycją dotyczącą zabezpieczenia środków na budowę mostu, i w krótkim czasie udało nam się zebrać 3000 podpisów pod tą petycją. Myślę, że prawo i sprawiedliwość zobaczyło, że jest siła wśród naszych mieszkańców Białej Podlaskiej. I że trzeba te pieniądze dać, bo na pewno byśmy tak te, w taki sposób nie zostawili. Cieszę się, że możemy to realizować. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję urzędowi, że przystępujemy już do realizacji. I serdecznie chciałem podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia Budujemy Most, wolontariuszom, sympatykom, którzy naprawdę znosili nas tutaj na skrzydłach i, i mamy przed sobą piękną rozpoczęcie pięknej, historycznej, Inwestycji, a wykonawcom życzę udanej realizacji. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, drodzy Państwo, że podniosę jeszcze jeden wątek. Wspomniany świętej pamięci dr Riad Hajdar, poseł Ziemi Białskiej, którego wsparcie jako oddanego pacjentom lekarza, ale także jako społecznika, samorządowca, finalnie posła ziemi wialskiej, codziennie odczuwaliśmy, także jako osobistego przyjaciela. Również w kwestii budowy tego mostu, co już wspomnieliśmy, tak się zasłużył. Autor dwóch poprawek do budżetu państwa i to z grona członków stowarzyszenia budujemy most i osób, które Zbierały, oddawały swoje podpisy pod petycją do prezesa Rady Ministrów o dofinansowanie tego naszego przedsięwzięcia. Wyszła inicjatywa, by ten nowy most, tą nową przeprawę, e, potraktować jako sposób uhonorowania pamięci o naszym drogim doktorze Riadzie Hajdarze, by nadać tej przeprawie jego imię. Przeprawie. Która poprzez ulicę koncertową będzie prowadziła do ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której dr Riad Hajdar był szefem sztabu w Białej Podlaskiej od samego początku, przez już ponad 30 lat, gdy prowadził finały. Gdy jako osobisty przyjaciel Jurka Owsiaka zaprosił go do nas na otwarcie ronda, wszyscy pamiętamy, że. Jeszcze wówczas mieliśmy okazję wspólnie z Jurkiem Owsiakiem i z Riadem Hajdarem jako rowerowa stolica Polski objechać Toronto na rowerach. I tę ideę jako swój projekt nazewnictwa imieniem Riada Hajdara, tej nowej przeprawy, złożyli radni Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. I ta świadomość już zafunkcjonowała wśród mieszkańców Białej Podlaskiej. I z czym się znowu spotykamy? Oto czytam w wyborczym materiale rozprowadzanym przez środowisko prawicy w Białej Podlaskiej, że zgłasza to środowisko pomysł nadania innego imienia temu mostowi. Szanowni Państwo. Drodzy przedstawiciele e, Prawicy w Białej Podlaskiej, czy naprawdę i w ten sposób chcecie dzielić mieszkańców Białej Podlaskiej? Czy nie ma tylu przecież innych możliwości w naszym mieście, by uhonorować inne znaczące postaci? Proszę, nie czyńcie takiej krzywdy mieszkańcom Białej Podlaskiej. Uhonorujcie pierwszeństwo idei, e, która oddolnie zrodziła się wśród mieszkańców Białej Podlaskiej, pierwszeństwo pamięci o Riadzie Hajdarze jako osobie, która w sposób niepodważalny przyczyniła się do ziszczenia się tego pomysłu budowy mostu, nie każde działanie, nie każda awantura, którą chcecie wywołać i którą chcecie dzielić mieszkańców miasta, jest warta tych Waszych starań w toczącej się kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, historyczna chwila, historyczny moment. Chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim osobom zaangażowanym w budowę mostu, a z mojej strony, jako przewodniczący Klubu Kalisy Obywatelskiej chciałbym podziękować i patrzę tutaj na radnych z Klubu Kalisy Obywatelskiej za ich upór, za konsekwencje, za ciągłe wspieranie tej inicjatywy. I to można powiedzieć, że dzięki naszym głosom to wszystko. Zostaje zapisane w budżecie miasta i zostanie to zrealizowane. Tak jak pan prezydent powiedział, jako radni Koalicji Orcellskiej złożyliśmy po śmierci naszego przyjaciela Riada Hajdara wniosek o nadanie jego imienia tej alterii, która, tak jak zostało powiedziane, za rok czasu będzie możliwa do przemieszczania się. I kolejna, Kolejna, yy, yy, kolejny argument, który został zawsze, zawsze podnosimy, to jest zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście. To jest kolejny przykład tego. Powstają dwa kolejne ronda skrzyżowa, skrzyżowania ruchu okrężnym, przeprawa mostowa. To wszystko robimy w celu podnoszenia naszego bezpieczeństwa w naszym mieście. Osobiście ogromnie się cieszę, jak wszyscy, że ta inicjatywa niedługo powstanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, więc nadszedł ten moment wbicia pierwszej łopaty. Z, ja panie... Za siebie, za siebie. siebie, siebie Nie, no ja co to? Tej... Nie Tak, pod Gromwaldem było dwa ja nagie a tu jest chyba z kilkanaście uzbrojonych łopat. <laughs>